w Nowym Jorku przy okazji konferencji prasowej Stevensa, właściwie nie przy okazji, ale tak się ułożyło, Stevensa z Golovkinem, Tomek Adamek w Nowym Jorku, konferencja za parę minut, no ale na parę tematów możemy porozmawiać już teraz. A doskonale wyglądasz, Głaskow zapowiada ciężką walkę, mówi, że szanse macie po 50%, patrząc na ciebie, no, ja bym trochę więcej dawał tobie. Powiedz o ostatnich przygotowaniach, 10-rundowych sparingach, bo wiem, że miałeś je niedawno. Tak, przede wszystkim jestem zdrowy i to jest najważniejsze. Kemp przebiegał pomyślnie, czyli praca wykonana, jeszcze został tydzień, ale już zjeżdżamy. Wczoraj miałem 10-rundowy sparing i jutro mam 6-rundowy i tak pozostanie już do przyszłego tygodnia, więc oby dalej zrobić to, co trwało. Jestem w dobrej formie, odpoczynek był bardzo krótki po ostatniej walce. Zaledwie miesiąc odpoczywałem, więc jestem w dobrej dyspozycji i zapeszać. Trzeba wejść do rynku 16, walczyć jak wielki wojownik i wygrać. To jest mój cel. Z tej dwójki sparring partnerów, Kaufman i Monty Barrett, którego ceniłeś wyżej, który sprawiał ci więcej kłopotów, któremu ty sprawiałeś więcej kłopotów? Czy to jest pytanie do nich? Ale z twojego punktu widzenia. Ja powiem szczerze, no, każdy jest trochę inny. No, Monte bardziej ruchliwy, troszeczkę więcej waży, więc jest łatwiejszy do złapania. A człowiek ma też czym uderzyć. Także jestem zadowolony z sparingu, bo sparingach człowiek się uczy. No, cały czas musi być zmiana sparing partnera, nie może być ten sam sparing partner, czego w Stanach nie brakuje, więc Roger dobierał sparing partnerów na tą walkę. Do tego oczywiście praca nad techniką i tak dalej, i wciąż polepszanie siebie i mam nadzieję, że tak będzie w ringu, że pokażę znów się z dobrej strony, kibice będą zadowoleni, dam się tą walkę, bo chcę ją dać po prostu, to jest najważniejsze. Z twojego punktu widzenia znaczenie tej walki, dla mnie jest to walka równie ważna jak ta, którą miałeś z Chrisem Areolą 3 lata temu, czy przełomowa, to nie wiem, on ma nieporównywalnie więcej do zyskania, no bo chcę ci zabrać twój ranking, twoje miejsce. Natomiast dla ciebie to jest bardzo ważna walka, żeby pokazać, że z tymi młodymi wilczkami sobie dajesz radę. Oceń znaczenie tej walki. Ja wiem, że wszystkie walki są ważne, no ale to jest NBC, to jest pewnego rodzaju przełomowa walka z opinii amerykańskich dziennikarzy. Znaczy, tak można powiedzieć, że moja walka, każda walka jest być albo nie być. No jeżeli chcesz dostać walkę o mistrzostwo świata, zasłużyć na nią, no to musisz wygrywać. Walka po walce idąc jak po drabince, spinając się do góry. I tutaj nie ma innej opcji, więc wchodzę do ringu z nadzieją zwycięstwa i dobrej walki, bo to jest przede wszystkim najważniejsze widowisko. No bo jeżeli walka jest trudna, no to nie ma dobrej recenzji i kibice nie są zadowoleni. I mam nadzieję, że taką walkę damy. No ale to zależy od Głaskowa, bo on się chce z tobą bić, on mówi o tym otwarcie, ja z nim rozmawiałem no tak, paręnaście minut temu, mówi, ja się będę za Adamkiem bił, ja będę go atakował. Wierzysz to? Ja lubię boksować defensywie. No z defensywy zadaje się ciosy. Tobie no. Będzie bardziej pasowało to chyba nawet. Nie można stać naprzeciw siebie i się bić. Skończyły się te lata, kiedy to w wadze półciężkiej stałem naprzeciw zawodnika i szedł cios za cios, to jest waga ciężka i więc... Trzeba schodzić z linii ciosu, a ciosy zadawać, a nie przyjmować ich, bo jeżeli tak robisz, idąc na wymianę, no to może być walka bardzo krótka. Z jednej albo z drugiej strony, także no właśnie, z jednej albo z drugiej strony. Sztuka jest zadać, a nie przyjąć, no i na tym pracujemy. Ja pamiętam twoją walkę, no to jest z tych czasów dawnych, czyli innej kategorii wagowej, w Düsseldorfie z Ulrichem. Kiedy byłem blisko twojego narożnika, po 2 czy 3 minutach drugiej rundy w narożniku, a wtedy jeszcze z Andrzejem Mitrykiem, powiedziałeś, że już wszystko wiesz o nim i praktycznie możesz wybrać rundę, w której go skontrujesz i znokautujesz. Po trzeciej Gmitryk powiedział, no to go skończ. Czy spodziewasz się podobnego rodzaju ataków ze strony Głaskowa i podobnej swojej reakcji wpuszczenia go w jakąś pułapkę, gdzieś mógł go skontrować? Znaczy oczywiście, no to wszystko będzie zależało, jak walka będzie przebiegać. No, na pewno jest przygotowany świetnie i wchodzi do ringu, by zwyciężać. Ja wchodzę też po to tak samo. Zobaczymy, czas pokaże, jak zacznie walkę. Ja muszę robić swoje, być szybki, bo to są moje atuty. Jeżeli będę szybki, będę walczył dużo lewą ręką, będę go trzymał na dystansie, kontrował,
i to jest sukces klucz do zwycięstwa, także tak ustawiamy walkę. To się, Tomek, u Ciebie nigdy nie zmienia. Jak się z Tobą rozmawia, to zawsze mówisz, że to, co będzie robił przeciwnik, to Cię mniej interesuje niż to, co Ty będziesz chciał robić. Ty zawsze tak walczyłeś, to się nie zmienia. Znaczy na pewno, tak jak tutaj wspomniałem, no, na pewno nie może stanąć naprzeciw siebie i bić się za cios, no bo mówię, można szybko polec, jeden albo drugi. Tu trzeba zobaczyć, co on zaprezentuje. Tak naprawdę, jeżeli będzie atakował, wiadomo, że muszę schodzić z niciosu nie do tyłu, lecz na boki i lewym prostym punktować i patrzeć na miejsce zadania prawą ręką ciosu, czy też serii. Także no, to już jest cała walka, zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Mają dla Ciebie na zakończenie, Tomek, konferencja goni, mają dla Ciebie znaczenia słowa Kliczków, u których sparował Głaskow, że to jest pięściarz bardzo agresywny, który bardzo mocno idzie do przodu i z Adamkiem powinien dać sobie radę? No przecież ja wiem. Treningi treningami? Ja wiem przecież, jak walczy Głaskow, bo sparował ze mną i wiem, na co go stać. Jednak ring jest ringiem i on weryfikuje wszystko. Są mistrzowie sparingu. Tak, mistrzowie sali treningowej. Do ringu trzeba wejść i mieć to wielkie serce do walki. A na razie jest wszystko u mnie w porządku, jestem zdrowy. Jak to mówi Roger, lepsze mam walki niż sparingi. Mam nadzieję, że ta siła z nieba będzie dalej i duch walki. I zwyciężę 16 listopada, bo to jest mój cel. Tomek Adamek, dziękujemy jeszcze raz za 2 tygodnie plus 1 dzień. Tomasz Adamek, Wiaczesław Głaskow, NBC w Stanach Zjednoczonych, Telewizja Polsat w Polsce. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam całą Polskę.